Offshore, czyli wiatru na morzu, bardzo potrzebujemy w polskim miksie energetycznym, dlatego że powoli wypadają moce węglowe i nawet nie ze względu na politykę klimatyczną, ale ze względu na to, że dobiegają żywota po prostu poszczególnych elektrowni. E, takie miejsca jak Turów czy Bełchatów e, w połowie lat 30. utworzą gigantyczną dziurę w polskim wytwarzaniu i offshore będziemy naprawdę bardzo mocno potrzebować. Dopó dopóki offshore nie powstanie, to na pewno te bariery cały czas będziemy przezwyciężać. To nie jest prosty projekt. To jest projekt, którego spółki w Polsce uczą się przy pomocy i doświadczeniu firm zagranicznych. Więc dopóki pierwszy prąd, czy ostatni prąd z ostatniej turbiny nie popłynie, to te bariery na pewno będziemy cały czas przezwyciężać na rynku. Natomiast ustawa offshore bardzo mocno pomogła. Teraz jest kwestia implementacji, negocjacji z komisją, ale ten pakiet widać, że jest na dobrej drodze. W offshore cały czas trwają prace nad zwiększeniem łańcucha wartości produkcji, która zostanie w Polsce, nad zdolnościami przyłączeniowymi, nad rozbudową sieci, nad wieloma elementami, które się do tego sukcesu za parę lat mają dołożyć. Natomiast widać, że ta ustawa offshore dała taki impuls i rynek jest gotowy, rozgrzany po to, żeby offshore w Polsce powstał.